To będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania wita Cię Alina Kaźmierczak. Jesteśmy całością psychofizyczną i nie da się oddzielić naszego ciała od naszego ducha. No chociaż czasami bardzo byśmy chcieli i my czasami nie współpracujemy sami ze sobą, bo albo nie lubimy swojego ciała i ciągle gdzieś tam się zadręczamy, że nie tak wyglądamy, że tu za dużo, tam za mało, za duży nos, za grube uda i albo za mało, za małe piersi, za małe pośladki i ciągle się gdzieś tam tym zamartwiamy, albo czasami zapominamy, że mamy ciało i w ogóle traktujemy to nasze ciało, jakby go nie było. Czyli jak wpadniemy w ferwol pracy, zapominamy jeść, zapominamy pić wodę, zapominamy w ogóle, że o nasze ciało trzeba dbać, że trzeba się wysypiać, że trzeba szanować, ponieważ to jest maszyna, która nas wozi przez całe życie. I nie zauważamy do momentu, kiedy z naszym ciałem coś zaczyna się dziać, czyli kiedy zaczyna nas coś boleć, albo kiedy już mamy takie dolegliwości, że nie jesteśmy w stanie funkcjonować, bo dopóki boli trochę, to jeszcze jesteśmy w stanie, a zapomnę, to jest tak, że nie słucham, a czasami mnie tak popolewuje, ale da się znieść i w ogóle nie reagujemy. Nie reagujemy na pierwsze symptomy swojego ciała. A jeśli byśmy tak zaczęli z naszym ciałem współpracować i zaczęli się wsłuchiwać w jego głos, co do ciebie mówi twoje ciało? Jak chcesz sobie odpowiedzieć na to pytanie, to się zastanów. Nie wiem, masz jakąś ważną rozmowę, co do ciebie mówi twoje ciało? Czy czujesz skurcz żołądka? Czy czujesz motyle w żołądku? Co czujesz, jeżeli jesteś zmęczona? Czy czujesz spięcie gdzieś tutaj na ramionach? Czy czujesz kręgosłup? Czy czujesz nogi ciężkie? Ciało jest doskonałym przewodnikiem. Tylko musimy dopuścić i musimy zrozumieć to, że to ciało do nas mówi. I ono się czegoś domaga. Domaga się odpoczynku. Domaga się spokoju, domaga się spania, domaga się zatroszczenia i ono nam wysyła sygnały. Nie po to, żeby być złośliwym, że takie złośliwe to ciało jest, ale po to, żeby nam pomóc i żeby w odpowiednim czasie zareagować i samemu się uzdrowić. A jeśli my tego nie robimy i brniemy w to i idziemy, no to niestety, jeżeli my się nie zatrzymamy, to wszechświat na pewno nas zatrzyma, to Wam gwarantuję. Więc warto czasami porozumieć się ze swoim ciałem i zastanowić się, co Ci teraz chce powiedzieć Twoje ciało. Miłego dnia. Zapraszam, Alina Kaźmierczak.